rzucali bryłami lodu w jadące samochody i teraz grozi im nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Trzej nastolatkowie usłyszeli zarzut zabójstwa. Stojąc na moście, rzucali na autostradę A4 bryłami lodu. Jedna z nich uszkodziła szybę tira. Doszło do wypadku, w którym na miejscu zginął 46-letni kierowca tego samochodu. W godzinach wieczornych 21 lutego bieżącego roku prokurator rejonowy w Tarnowie został powiadomiony o nagłej śmierci mężczyzny na autostradzie w Biodolinach Radłowskich pod Tarnowem. Prokurator uczestniczył wówczas w oględzinach zwłok mężczyzny, także w oględzinach miejsca tego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że prawdopodobnie mogło dojść do rzucenia czy też zrzucenia kawałku lodu z wiaduktu nad autostradą, w wyniku czego kierowca stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, uderzył w barierkę i prawdopodobnie w wyniku tych właśnie działań kierowca zmarł. Prokurator zarządził także przeprowadzenie sądowej sekcji zwłok zmarłego mężczyzny. W wyniku tej sekcji ustalono, że mężczyzna doznał bardzo poważnych i licznych obrażeń wielonarządowych, klatki piersiowej, brzucha. Obrażenia te były bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Trzej sprawcy zostali zatrzymani. Nastolatkom został postawiony zarzut pozbawienia życia 46-letniego mężczyzny. Kilkanaście godzin po zdarzeniu funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby. Są to młodzi ludzie, 17-latek oraz dwóch 16-latków. Z zebranych dowodów ustalono, że byli oni na miejscu zdarzenia i najprawdopodobniej zachodzi podejrzenie, że to oni rzucili kilkunastokilogramową bryłą lodu. Prokurator ustalił bowiem, że ci dwaj 16-latkowie wcześniej mieli już postępowania przed sądem dla nieletnich. Były to postępowania o czyny karalne przeciwko mieniu. Jeden z nich jest wychowankiem młodzieżowego ośrodka wychowawczego i w chwili tego czynu był na przepustce. Podczas oględzin na miejscu wypadku w samochodzie znaleziono kilka kawałków lodu o łącznej masie 17 kg. Podejrzanym grozi od 8 do 25 lat pozbawienia wolności. Paulina Marcinek, Tarnowska TV.